modzie ekokreatywnej. Dzisiaj, jak widzicie, jestem ubrana bardzo elegancko, powiedziałabym nawet wieczorowo, a to dlatego, że zamierzam pokazać Wam stylówki na wesele, jak się ubrać na ślub i wesele. Są pewne zasady dotyczące ubierania się na śluby. Jeżeli Was interesuje taka tematyka, to zapraszam. Oczywiście wszystkie stylizacje tutaj będą z second handu, z odzieży vintage używanej i odzyskanej. Także zapraszam już teraz serdecznie i oczywiście zapraszam Was też do zasubskrybowania kanału. Pomóżcie mi rozszerzyć zasięgi, bo to jest bardzo ważne, bez Was się to nigdy nie uda. Także wciśnijcie sobie tam subskrypcję i przycisk powiadomień, bo będzie dużo nowych filmów. Kochani, oczywiście też proszę Was o polubienia filmiku, jeśli Wam się moja treść spodoba. Moi drodzy, na pomysł tego programu wpadłam już jakiś czas temu, ale nie robiłam go długo, no bo nie miałam okazji, żeby się tym zająć, a akurat w piątek idę, czyli dla Was to będzie jutro, idę na wesele przyjaciół, no i tak musiałam znaleźć, słuchajcie, jakąś stylówę i zdecydować się, co mam na siebie ubrać na to wesele. No i dlatego przy okazji stwierdziłam, że wreszcie spełnię tą prośbę niektórych moich widzów, żeby zrobić stylizację na wesele. Oczywiście pod warunkiem, że nie jesteście panną młodą, bo takie stylówki z second handu już były na moim kanale. Pokazywałam Wam stylówki z second handu właśnie z sukniami ślubnymi w różnych stylach i suknią druhny, którą mam tutaj. Tak dla przypomnienia wstawię Wam kilka zdjęć z tego programu, także jeżeli Was interesuje też szukanie odzysku sukien ślubnych czy sukien druhny, to zapraszam Was do tamtego filmiku. Tutaj ja w tej sukni właśnie przepięknej z jedwabiu w stylu greckim i miałam też piękną paryską suknię z koronki, taką złotą suknię ślubną, którą nadal mam oczywiście. Także takie stylówy już były, już nie będziemy się powtarzać, a teraz będą stylizacje, które możecie włożyć, jeżeli jesteście gośćmi weselnymi, także zaczynamy. Kochani, no i zacznę tutaj od takich zasad dotyczących elegancji i savoir-vivre na weselu, jak chodzi o strój. Przede wszystkim, moi drodzy, nie wypada, oczywiście, to powinno być oczywiste, ale nie zawsze jest, nie powinno się wkładać koloru białego i kremowego. Nawet jeżeli Wasza sukienka nie wygląda jak sukienka ślubna, to panna młoda może odebrać to jako afront albo może uznać, że nie lubicie jej nawet, jeżeli ułożycie białą lub kremową sukienkę, ponieważ ten kolor jest zarezerwowany dla panny młodej i to ona powinna się wyróżniać tą bielą na weselu. Nawet jeżeli, tak jak mówię, Wasza sukienka jest całkowicie inna, jeśli jest nawet mini lub bandażowa, nie daj Boże, to nie powinniśmy tego robić, mając na uwadze po prostu, że to jest wyjątkowy dzień dla panny młodej. Podobnie się ma rzecz z kolorem czarnym, chociaż tutaj już są pewne wyjątki, o których zaraz powiem. Kolor czarny raczej jest uważany za kolor żałobny i też może się zdarzyć, że ktoś będzie na nas krzywo patrzył, że albo możemy usłyszeć uwagę od kogoś z gości weselnych, że to nie jest pogrzeb, że po prostu czarny kolor, czarna stylówa może być odebrana trochę też jako może wyraz jakiejś zazdrości, może niekoniecznie nawet zazdrości, ale po prostu nie wkłada się koloru takiego typowego koloru czarnego na wesele. To nie jest dobrze widziane i to nie jest tradycyjne. Oczywiście, że są też wesela, gdzie jest zupełnie inna zasada, bo na przykład jest to jakaś subkultura i państwo młodzi mają znajomych, którzy są na przykład fanami zespołów heavy metalowych albo jakiejś innej subkultury, gotami na przykład, i wtedy wypada Wam wszystko to, co w tej subkulturze oczywiście obowiązuje. Ale mówimy tutaj o takich tradycyjnych weselach, zasadach, jakie dotyczą takich wesel. Kochani, no i co jeszcze jest istotne przy wyborze stroju? Nie wypada wkładać jakiegoś znoszonego kardigana, nawet jeżeli na chwilę go włożycie. Weźcie sobie szal, weźcie sobie piękny płaszcz, tak jak w jednej stylówce tam mam na sobie włożony, zobaczycie, płaszcz z jedwabiu czarny. Weźcie sobie elegancką marynarkę lub żakiet, ewentualnie coś w rodzaju bolerka czy narzutki, bo takie rzeczy pasują po prostu na wesele. Nie pasuje nam wkładać jakichś swetrów, jakichś marynarek, które nosimy normalnie do pracy. A, i kochani, to samo dotyczy się makijażu. Makijaż
powinien być odświętny, powinien być inny niż na co dzień, ale też nie przesadzajmy z wyrazistością tego makijażu, bo wesele to nie jest Sylwester, to nie jest coś, gdzie mamy nałożyć na siebie pełno cekinów i wyglądać jak choinka. Jeśli chodzi o rajstopy, to jeszcze Wam doradzam cieliste, matowe rajstopy, bo one do wszystkiego pasują. Oczywiście, jeżeli konkretne jakieś rajstopy lub konkretny kolor rajstop pasuje Wam do danego stroju, do danej sukni w kolorze, to też jak najbardziej może być. Jeżeli sukienka ma elementy czarnego, czarne rajstopy też się sprawdzą, bardzo cieniutkie. Natomiast w lecie w ogóle nie są potrzebne rajstopy. W dzisiejszych czasach gołe nogi, ładnie opalone, ładnie ogolone są najlepszą wizytówką kobiety. Także nie trzeba koniecznie rajstop. Jeżeli jest zimno, tak jak teraz jeszcze, to oczywiście się one przydadzą. Ja tutaj w jednej stylówce będę miała różowe, jasno-różowe kabaretki, bo właśnie takie będą mi tutaj do tej stylówy pasować, ale one funkcjonują tak jakby trochę jako rajstopy transparentne. Jeżeli chodzi o kolory, to właściwie wszystkie kolory są dozwolone. Kolory jako kolory, czyli barwy. Ale takie najbardziej tradycyjne są pastele. Kolory pastelowe są takie jakby takimi kolorami arystokracji, bo w dawnych czasach tak naprawdę na pastelowe stroje mogli sobie pozwolić tylko bogaci, ponieważ pranie sukien w kolorach pastelowych, w jasnych kolorach było niesamowicie pracochłonne, drogie. No i materiały zazwyczaj też były drogie. Suknie w takich jasnych kolorach szybko się brudziły, w związku z tym po prostu osoby biedne nie mogły sobie na to pozwolić. Natomiast dzisiaj już oczywiście wygląda to inaczej. Jeżeli lubicie ostre kolory, to też możecie jak najbardziej włożyć je na wesele. Natomiast, tak jak mówię, tradycyjne są te pastele i kolory ogólnie jasne. Jak chodzi o krój, to ja jestem zwolenniczką takich krojów raczej lejących, raczej rozkloszowanych, ze względu na wygodę. Ja lubię mieć wolność, mam taki charakter, że uwielbiam wolność, swobodę, nie lubię się czuć skrępowana. Dlatego nie wybieram krojów raczej dopasowanych. Wyjątkiem jest ta suknia, którą mam teraz na sobie i o której powiem na końcu. Dlatego ja wybieram sukienki rozkloszowane, wygodne, w których się czuję swobodnie. I to Wam też polecam, bo wesele to jest taki czas, kiedy będziemy się też bawić, będziemy jeść, więc bycie spiętym w pasie i dopiętym na ostatni guzik, tak że się nie da oddychać, nie jest zbyt wygodne. Nie jest po prostu komfortowe, będziemy tańczyć, więc też trzeba to wziąć pod uwagę. Kochani, jeszcze zasada dotycząca długości. Jeżeli lubicie sukienki krótkie, wkładamy sukienki krótkie, a jeżeli lubicie midi lub długie, jak najbardziej wszystko jest teraz dozwolone, ale trzeba się też dopasować do takiego dress code'u na danym weselu, bo czasem zdarza się, że panna młoda, państwo młodzi życzą sobie jakiś konkretny dress code, na przykład, że będzie to że będą to sukienki długie u pań i wówczas, no, będąc gośćmi, przyjmujemy warunki panny młodej zazwyczaj i trzeba się dostosować, wkładamy wtedy sukienki długie, a jeżeli nie ma takich zasad i jest to dowolność, no to sukienki możecie włożyć jakie chcecie długości. Ja zacznę dzisiaj od krótkich sukienek i zacznę od sukienek najbardziej takich nieformalnych, czyli takich sukienek, które możemy włożyć jak jest gorąco, upał w lecie i jest to takie bardziej nieformalne wesele w nie bardzo formalnym miejscu. Wszystko zależy od tego, gdzie się odbywa wesele, jakie jest towarzystwo na weselu. Trzeba po prostu to wziąć pod uwagę z szacunku dla innych gości, a szczególnie dla młodej pary, która ma swój specjalny dzień. Moi drodzy, zacznę właśnie od takich najbardziej, jak mówię, najbardziej nieformalnych. Przykładowo, moi drodzy, taka sukienka moja, którą mogę włożyć na wesele, ponieważ jest elegancka, jest z jedwabiu, ma dość elegancki krój, ale jest też w swoim takim charakterze, w swoim kroju, w swojej takiej płynności dość nieformalna. Jeżeli byłby to duży upał, dzień byłby naprawdę upalny, byłoby gorąco, jesteśmy na weselu w ogrodzie czy w jakimś miejscu, które pozwala na taką lekką swobodę w stroju, to właśnie na przykład taka sukienka Biby, tutaj moja taka markowa sukienka z jedwabiu, świetnie by się sprawdziła. Zobaczcie mnie oczywiście tam w stylówkach z tą sukienką, włożyłabym do niej sandały, w kolorze, pod kolor sukienki,
byłoby mi w tym super, super wygodnie. No i ta sukienka naprawdę jest bardzo ładna, jest bardzo wygodna, niesamowicie komfortowa. No i żeby podkreślić troszkę ten wyjątkowy dzień, można dobrać bardzo eleganckie dodatki, na przykład korale, takie, które też mam tutaj na sobie, vintage korale z kryształów szklanych, takie opalizujące, które będą tutaj pasować nam do tych też takich trochę opalizujących rzeczy na torebce. No i moja torebka od Mafi Williamson dla Hannes i Moritz, która jest w kolorach tej sukienki, fajnie koresponduje tutaj z butami i z sukienką. To dodaje nam szyku. Jeżeli chodzi o wierzchnie okrycie, to oczywiście gdyby był upał, tego okrycia nam nie trzeba, ale jeżeli na przykład idziemy do kościoła na ślub, można zarzucić piękny szal albo jakąś narzutkę, cieniutki jedwabny sweterek albo coś takiego malutkiego, co nas odrobinę ociepli. Szal jest zawsze dobrym pomysłem, bo można go zarzucić na ramiona, a nie będzie nam przeszkadzał, ani nie zemnie nam sukienki. Także ja polecam Wam jedwabne szale, szale kaszmirowe, które można użyć właśnie w celu takiego ocieplenia chwilowego, albo jak wychodzimy na przykład na zewnątrz, a nie jest aż tak ciepło na zewnątrz budynku. Także to jest moja propozycja, taka bardzo, bardzo luźniutka, nieformalna. Ta torebka jeszcze powróci. Kolejna taka też dość nieformalna jeszcze propozycja, to jest krótka sukienka mini. Ja lubię bardzo lata 60. Jeżeli oglądacie mnie, to już wiecie. I lubię też krótkie sukienki, dobrze się w nich czuję. Do takiej sukienki nie włożyłabym już bardzo wysokich obcasów, tylko takie lekkie obcasy, w których by mi się wygodnie tańczyło. I to jest opcja właśnie dla osób, kochani, które lubią swobodę, wygodę, lubią dużo tańczyć, bo w takiej sukience będzie Wam bardzo, bardzo wygodnie. To jest taka sukienka z takiego z takiego tłoczonego materiału właśnie w stylu lat 60. I właśnie można do niej włożyć mega wygodne buty. A propos butów, to jeszcze pamiętajcie zawsze, że jeżeli nie jesteście bardzo przyzwyczajone do obcasów i nie przepadacie za obcasami, noszeniem ich długi czas, to zawsze zaplanujmy sobie wzięcie butów na zmianę. Najlepiej niech to będą eleganckie baleriny, na przykład cieliste, albo baleriny pod kolor naszego stroju, ewentualnie złote lub srebrne, które będą na przykład korespondować z biżuterią. Także zachęcam Was bardzo, żebyście to przemyśleli wcześniej, bo baleriny dobrane do stroju będą wyglądać nadal elegancko. Możemy około na przykład godziny 12 zrzucić już obcasy i potem bawić się już w butach płaskich. Ale trzeba też zadbać, żeby one były częścią stroju, a nie były jakimiś przypadkowymi trepami zabranymi po prostu, którymi chodzimy w ogródku na przykład. Także to jest moja taka jedna z ulubionych sukienek, jest króciutka, ale właśnie na takie mniej formalne wesela jak najbardziej można się w ten sposób brać i jest w kolorze pastelowym. Teraz pokażę Wam sukienki już troszkę elegantsze, ale nadal to będą sukienki takie raczej midi. I jedną z propozycji jest na przykład taka sukienka żółta vintage. Sukienki vintage często mają bardzo takie fajne kobiece kroje i nadają się na takie okazje jak wesele. I tutaj pokażę Wam przebitkę z wcześniejszych stylówek w tej żółtej sukience vintage lat 50. z bolerkiem. Jedna przebitka będzie z bolerkiem, z czarnymi dodatkami, z obcasami, takimi super obcasami do tańca, bo pamiętajmy, żeby zawsze przemyśleć dobrze obuwie, żeby się w ogóle dało w nim tańczyć. To jest bardzo ważne na weselu, bo co nam z pójście na wesele, jeżeli będziemy siedzieć i nie damy rady tańczyć w tym obuwiu, które mamy na sobie. I właśnie do tej sukienki mam dobrane drugie buty i drugą wersję, na przykład właśnie na późniejszy czas na weselu, gdzie mogę włożyć sobie już płaskie buty, bardzo wygodnie w nich tańczyć, nadal wygląda super, ale już zmieniliśmy ten oficjalny ton ślubu na taki weselny, zabawowy i właśnie można taką sukienkę również włożyć z powodzeniem na wesele. Mam tutaj, kochani, też sukienki, które mają w sobie elementy czarnego i teraz mówiłam o czarnym, żeby go nie nosić. Miałam na myśli oczywiście taki cały czarny strój. Ale jeżeli sukienka ma elementy czarnego, na przykład czarną koronkę, albo jest we wzory, jest na przykład z czarnego tiulu, ale spód ma inny, to jak najbardziej taką sukienkę możecie ubrać. Ja niejednokrotnie byłam na weselach w tego typu sukienkach. Przykładowo moja sukienka od Dolce & Gabbana, zobaczcie, ona jest koronkowa z różowym spodem, ma piękne detale, jest bardzo wdzięczna, gdzieś tam wstawię Wam przebitkę z wcześniejszych właśnie stylówek w tej sukience, bo nie będę się już w nią przebierać, ale bardzo podobną mam również sukienkę
troszkę w luźniejszym stylu, z jedwabiu, też na takim kremowo-różowym spodzie. I ta sukieneczka jest z jedwabiu w kropki czarnego i też jedwabną różową podszewkę ma, taką kremowo-różową. Bardzo fajny, ma taki kopertowy dekolcik. No i taka sukienka już jak najbardziej pasuje. Jest też bardzo wygodna i można do niej też dobrać jasne dodatki. Ze względu na to, że jest właśnie taka dwukolorowa, możemy włożyć na przykład do niej perły, możemy włożyć do niej jasną torebkę, na przykład pudrowo-różową, która będzie korespondować z dołem. Jakieś vintage buciki, nawet w jakiś wzorek czy w kropeczki też będą pasować. No i pokażę Wam tu też, włożyłam sobie na wierzch do jednej, w jednej wersji taki sweter od Marlene Birger z cekinów na wieczór, jeżeli będzie zimno. W drugiej wersji włożyłam sweter, w drugiej wersji włożyłam żakiet w kropki. No i te kropki oczywiście nawiązują do wzorku, do typu tej tkaniny wierzchniej, tego jedwabiu wierzchniego. I to jest takie już troszkę zabawowe. Mi się wydaje, że to fajnie wygląda, to jest troszkę takie, ja bym powiedziała w cudzysłowie, z jajem. Dodaje takiego, takiej trochę ciekawości do tej stylówki. To nie jest takie standardowe, takie zwyczajne. Ten żakiet nam tu, albo ta właśnie, ten sweterek dodają takiego pazurka tej stylizacji. No i tutaj, tak jak mówię, można dodać, dobrać jasne dodatki, bo ta sukienka nie jest w całości czarna. To samo dotyczy się sukienek we wzory. Ja mam taką przepiękną sukienkę w stylu lat 50. czarną, ale w takie tropikalne kwiaty. I dobrawszy na przykład czerwone dodatki do takiej sukienki, będziemy już wyglądać całkiem w porządku na weselu. Można czerwone, można zielone, tutaj możecie nawet dobrać kremowe dodatki, kremową torebkę, cieliste buty na przykład. Ja się zdecydowałam na czerwone, bo moim zdaniem czerwony tutaj fajnie ożywia tą stylówę. Bardzo lubię tą sukienkę. Ona nie jest super wygodna, bo jest bardzo sztuczna, ale jeżeli na przykład chcecie się przebrać później na weselu, to możecie iść w bardziej formalnej sukience na początku, a później właśnie zmienić na przykład na wygodniejszą i już balować do rana. Także sukienka, jak widzicie, jest właśnie czarna, jest ciemniejsza, bo jest dużo osób, które nie przepadają za jasnymi barwami i źle się w nich czują. No i właśnie to jest taka opcja, czy kwiaty, czy jakiś rzucik, czy wzorek na czerni, która już jest jak najbardziej spoko na wesele. Jeszcze jedna wersja też z czernią, to jest moja sukienka od Max Azri. I ona jest niebieska, kobaltowo-niebieska, ale ma czarne dodatki. Ma czarny pasek, on był w zestawie, to jest oryginalny pasek od tej sukienki. I ta sukienka na przykład może być z czarnymi dodatkami. Możemy do niej włożyć, ma przepiękny właśnie taki ozdobny ten pasek. Można włożyć buty z takimi ozdobami, czarne na przykład, albo kobaltowe. Możemy dobrać czarną torebkę i będziemy wyglądać bardzo elegancko. Ona jest taka bombkowa trochę. Jak lubicie takie kroje, jak lubicie wygodę, to to jest też super krój sukienki właśnie weselnej. Kochani, a propos właśnie tych rozkloszowanych krojów, zaczęłam mówić i nie skończyłam. Jak chodzi o takie sukienki bandażowe, to ja jestem przeciwna. Uważam, że nie są eleganckie. To są sukienki, które możecie włożyć, nawet nie powiedziałabym, że na randkę, bo nie każdy mężczyzna lubi, jak kobieta jest taka wyzywająca, a będziemy wyglądać na desperatki, im więcej ta sukienka będzie odsłaniać i eksponować. Natomiast jak najbardziej na dyskotekę czy jakąś taką imprezę młodzieżową, jak jesteście nastolatkami, to takie sukienki bandażowe się pewnie dla Was sprawdzą, ale po pierwsze sukienka taka typu bandażowego jak Herve Léger jest niewygodna na wesele, bardzo niewygodna. Trzeba cały czas myśleć, jak siadamy, jak tańczymy, czy się nam gdzieś nie podwija. No i to jest po prostu niezbyt eleganckie, więc ja jestem na nie. Zdecydowanie na nie. Natomiast opływające sylwetkę, takie wąskie, ale nie obciskujące sukienki, jak najbardziej tak, jeśli taki krój Wam odpowiada. Dobrze, to jak chodzi o ciemniejsze sukienki, to tyle. Teraz przejdziemy do dłuższych sukienek i tutaj zaprezentuję Wam moją suknię od Talbot Ranhoff, czyli to jest projektantka suknia. No i zobaczcie, to jest suknia z jedwabiu, ona wygląda jak srebrna w świetle, ale to jest taki jasny błękit, ma przepiękne detale, ma takie guziki artystyczne z kamieniami i też pasuje mi do tej torebki właśnie od Matthew Williamsona, do takich właśnie
kryształów, też jak najbardziej pasuje, super. I ma przepiękny tył. Ta sukienka tak naprawdę z przodu jest taka niepozorna, ale tył powala. Moim zdaniem tył jest dłuższy i jest przepięknie drapowany, jest ślicznie uszyty. No i ta sukienka dzięki temu jest bardzo elegancka i bardzo... też jest bardzo wygodna, bo wiecie, ona nie ma stanika, ale ma tutaj wymodelowany biustonosz, więc nie musicie do tego nosić już biustonosza i dlatego jest nam pod spodem niesamowicie w niej wygodnie. Oczywiście ona jest bardzo skromna, z przodu wygląda skromnie, można się pokusić o jakąś bardziej wyrafinowaną biżuterię tutaj, właśnie torebkę, która będzie nam robić efekt wow, czy jakieś bardzo błyszczące buty na przykład do tego. Jak najbardziej, moim zdaniem by się sprawdziły. Ja tutaj poszłam w kolory dopasowane do sukienki. Także taka propozycja, sukienka midi, sukienka prosta, ale niesamowicie elegancka. No i zostały nam suknie długie, jeżeli jakby motyw przewodni wesela jest związany z długimi sukniami, to jak najbardziej. Ja nie przepadam za długimi sukniami na wesele, bo po prostu jest niewygodnie w nich tańczyć, stanę sobie na niej, a ja jestem osobą szybką, nie jestem taka, że wszystko robię z rozmysłem, tylko jestem bardzo spontaniczna i różne rzeczy robię szybko. No to jest i wada, i zaleta, ale jak chodzi o długie suknie, to jest zdecydowanie niewygodnie, bo właśnie już mi się zdarzało rozerwać, zadrzeć suknię, stanąć na sukni. No i nie mówiąc o tym, że trzeba tańcząc też uważać, nie można być tak spontanicznym w zabawie, a ja uwielbiam tańczyć, więc pokazuję Wam te suknie, ale zapewne rzadko będę w nich chodzić na wesela. Mam piękną suknię od Karen Millen z Jedwabiu, którą już też widzieliście kiedyś w programie, ale pokazuję Wam tutaj przebitkę z mojej byłej stylizacji. No jest piękna, naprawdę. I to jest też suknia na upał. I ta suknia akurat jest dość wygodna. Jedyną wadą jej, według mnie, jest jej długość, bo można faktycznie na niej stanąć i ją urwać. Ma piękne zdobienia, zobaczcie. No i ta sukienka jest boska, po prostu pasuje idealnie do moich tych od Michaela Korsa szpilek. Identyczny kolor czerwony. No i w ogóle jest prześliczna, jest bardzo wygodna też, tylko trzeba mieć przyklejny biustonosz do niej. Także to jest kolejna moja propozycja. Długie suknie, wybierajmy wygodne. I przykładem pięknej sukni, która się nadaje na wesele takie bardzo formalne, ale nie jest zbyt wygodna, jest to, co mam na sobie. No i nagrałam oczywiście Wam stylówkę. Suknia z dużym, dużym rozcięciem, no ale jest to na tyle długa suknia, że można, powiedzmy, wybaczyć to rozcięcie, które idzie od góry uda aż. Można sobie oczywiście trochę zszyć bardziej i wtedy mamy krótsze rozcięcie. Suknia jest z jedwabiu również, jest dość zabudowana, ale z drugiej strony jej kształt tak otula sylwetkę i eksponuje kształty, tak naprawdę ta suknia. Więc tutaj już nie musimy odsłaniać jednocześnie i też dekoltu, bo już i to rozcięcie na nodze i dopasowany kształt wystarczająco podkreśla kobiecość, moim zdaniem. No i tak, kochani, taka suknia, jak dla mnie, to by była suknia, którą bym włożyła na wesele, ale później bym się z niej przebrała. Po prostu bym ją włożyła na początek wesela, na jakąś oficjalną część. Później wzięłabym sobie drugą sukienkę do zabawy, bo po prostu nie jestem w stanie wytrzymać całą noc w takiej bardzo formalnej i bardzo opinającej wąskiej sukni. Ale to jest kwestia mojego charakteru. Jeżeli Wy nie macie z tym problemu, to taka suknia też wspaniale sprawdzi się na wesele. No i jak widzicie, niektóre te suknie były w wyrazistych kolorach, ale też nie przesadzajmy, żeby to były takie neony, które po prostu zwracają od razu uwagę, bo pamiętajmy zawsze o tym, że jednak jest to dzień panny młodej i pana młodego i nie warto eksponowaniem całego biustu albo po prostu rzucaniem się jako pierwsi w oczy odbierać im tej chwały tego dnia. Także zawsze pamiętajmy, że czujmy się atrakcyjnie, ale jednak wiedzmy, że to jest dzień pary młodej. I tym przesłaniem kończę ten filmik, kochani. Jestem bardzo ciekawa, które stylówki się najbardziej Wam podobały, które suknie są w Waszym stylu. A i koniecznie dajcie mi znać, co Waszym zdaniem powinnam włożyć na to wesele piątkowe. Wezmę pod uwagę wasze rady, bo nie mogę się ciągle zdecydować na którąś sukienkę. Na pewno nie pójdę w tych najcieńszych i najkrótszych, ale biorę pod uwagę sukienkę tą czarną,
jedwabną w kropeczki, tą niebieską, ewentualnie tą suknię we wzory kwiatowe lub tą suknię Talbot Ranhof z tym pięknym tyłem. Więc doradźcie mi, co waszym zdaniem powinnam włożyć, w której wydaje się wam, że najlepiej będę się prezentować i na tą porę roku się najbardziej nadaje. Także czekam na wasze komentarze. Pozdrawiam was bardzo serdecznie i do zobaczenia w holu lumpeksowym w weekend. Cześć! Pozdrawiam.